Piątki mieszkańcy nie wystawią, jak nie nastąpi poprawa. W miejscowości Piątki położonej w powiecie nidzickim ktoś leje wodę, a jest to matka natura. A dzieje się to do tego stopnia, że utrudnia między innymi komunikację. To wszystko na nowym osiedlu. Młodzi ludzie osiedlili się tutaj za niemałe pieniądze. Około 150 rodzin domaga się poprawy warunków drogowych. Jest to osiedle wybudowane na górkach i woda spływa z wód gruntowych, są to drogi gminne w tej chwili i zalewa przejazd, gdzie nie można w tej chwili normalnie funkcjonować. Po małym, już nie mówię o ulewach, tylko po małym deszczu, po prostu tam z wózkiem, nawet suchą nogą na pieszo nie można przejść. Pierwsze pomysły już na horyzoncie. Piątkowicze nie zadowolą się niskim poziomem. Zadanie musi być wykonane co najmniej na piątkę z plusem. Postaramy się to wdrożyć w jednym projekcie, żeby okalać, jak to się mówi, całe te osiedle, żeby te wody gruntowe były zbierane już przez burzówkę, która będzie wybudowana. No bo jeżeli zostawimy po prostu teraz tylko te dwie drogi asfaltowe, jeżeli będą, powiedzmy, wybudowane, to woda płynąca z tej drogi wewnętrznej w granicach 160 metrów, które będzie ten odcinek, zaleje nam po prostu studzienki, zasypie nam piachem i uważam, że tym mieszkańcom po prostu będzie utrudniało życie. Potrzeba kompromisu. Pierwsze koty za płoty. Ważne, by temat ruszył z miejsca. Gmina Nidzica, przejmując drogę wewnętrzną od firmy Kambłód, oczekuje od właściciela tej drogi, że wniesie wkład własny. Tak, że będzie partycypować w kosztach, koszt własny, tylko my dzisiaj nie umiemy powiedzieć, czy to będzie 30%, czy to będzie 10%, czy może nawet 5%, bo nie znamy po prostu procedur. Dlatego dzisiaj miało być to głosowano jako uchwała, ale ze względu na to, że nie były znane jak koszty, firma Kambłód po prostu wstrzymała się w tej chwili od określenia jakichś konkretnych celów, ale jest gotowa do rozmów. Piątki nie chcą słynąć tylko z bardzo dobrej nazwy, ale z bardzo dobrych warunków, które zapewnia się tutaj mieszkańcom. I powinno się miejscowości w tym pomóc, przecież nazwa do czegoś zobowiązuje.